Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witam was w kolejnym odcinku z pierwszego sezonu z gry Farming Simulator 2017. Wracamy do regularnych odcinków z tej oto serii. Dzisiaj jest ze mną Piotrek. Dzień dobry. I tak, poza odcinkiem moim wydosyłaliśmy to soję tutaj. Piotrek dzisiaj będzie siał nawóz, bo już kiełkuje wizytorem majorem i będzie sobie ładował w razie buł, jak mu się skończy. Powiem, że poza odcinkiem zakupiliśmy pole numer 11, na którym została posiana trawa. Został spłacony kredyt i co? I zostało zakupione pole numer 16, gdzie rośnie kukurydza, a jeszcze nie ma pierwszej fazy nawet. Oraz postawiliśmy tutaj taki ten garaż podręczny i no, dystrybutor paliwa. Ja dzisiaj się zajmę, no, pierwsze zwierzątka, że tak powiem, jakieś tutaj możecie się domyśleć. Więc ja wsiadam do sejma, zatankujemy go i przywozimy dzisiaj wszystkie zwierzęta możliwe, jakie są, czyli krówki, świnki, owieczki, no nie, i takie inne. Bo już trzeba wsiąść te, trzeba zainwestować w końcu zwierzęta, bo jak jest kukurydza, o, że pierwsza kukurydza to pójdzie nasieczkę na biogazownię. Ale na przykład trawa będzie już ogólnie taki. Piotrek, co tam powiesz? A nic, po staremu. Teraz tutaj rozsiewam nawóz. Marys farf to tam na dole jest, tak? Tak. Dobra, jedziemy do Marys Farm, jest jakoś daleko sejmikiem. Najpierw kupimy krówki, bo tam jest najdalej. Później kupimy owieczki, a na koniec kupimy świnki. No i teraz tak jak powiedziałem tam na wspólnym sezonie wraz z Piotkiem, który tam będzie dostaniecie odcinek w poniedziałek, to powiem wam już teraz tutaj. Teraz odcinki będą praktycznie codziennie, będzie dwa filmy dziennie. Rano będzie filmik taki, co ma, powinien być. Albo znaczy rano, no po szkole, jakoś rano albo po szkole, jak będzie chciał publikowywać. Później będzie wieczorem, właśnie z pierwszy sezon 17, jak powiedziałem, wracamy do regularnych odcinków z tej serii. Bo trzeba, to seria jest główną serią na kanale. Jako i to potrzebuje być, żeby była codziennie, żeby się jakoś rozwinęła. No nie tak jak 13 i albo sprawdzanie polskich map jest raz w tygodniu. Albo wspólny sezon wraz z Piotrkiem i Pawła, to są serie, tak można powiedzieć, że pobożne, bo prawda, pierwsza seria to jest seria główna, no nie? A Piotrek, ja mam pytanie, od kiedy w USA są góry? A no, przecież są góry. No, Tom. Ale zobacz, ile tam śniegu jest. Kurde, ładny teren są tutaj. Ja już jestem Marys Farm. Mamy 120 tysięcy. Za resztę kupimy mowy, nie wiem, jakieś pole albo jakąś maszynę, zobaczymy. Bo na pewno coś to zostanie. Nawet dużo zostanie. Zresztą muszę to sprawdzić. Czy ja mam. W silosie mamy rzepak, więc trzeba będzie wybić rzepak. Ze sprawy to nie będą jakieś pieniądze, a to ja wywiozę gdzieś tam poza odcinkiem. Ale to trzeba będzie sobie wykupić. Dobra, klikam R. Kupujemy co? Krów 5000 za sztukę. 2, 3, 4, 5. 30 tysięcy. Piotrek, 30 tysięcy zapłaciłem za krowę. Za jedną wszczepę, no nie? Aha. Więc 6 krów to jest 30 tysięcy, ale krowy są najdroższe, tak? Mam nadzieję, że ci nie wyskoczy tak nagle faza druga rośnięcia. No nie, ale te co są te... O właśnie skoczyła. Aha. Dobra. Dobra, nie komentuję. A co, szacz dalej? Dzisiaj dalej, to od razu na 16 pojedź i rośnie nawóz, bo pewnie tam kukurydza już wykiełkowała, no nie?
No to dziwne, bo ja mam ustawione normalne, to te fazy tak skaczą, no nie. Ale Jak spokojnie. powiedziałeś, to akurat rosła, nie? Ja pierdziel. Dobra, mniej są. Byle ten nałys rozszerzyć, no nie. Jest najważniejsze. Kurczę, to na pewno pewnie pierwsza faza na kukurydzę pewnie skoczyła, no nie? Nie wiem, ale te wszystkie mnie topijają technologiczne. Wiem, ja ostatnio na singlu siałem, to miałem wyrwy, no nie? Jak nawóz siałem. Po prostu wyrwy, nie to, że miałem jakiś tam ubytek czy coś, wyrwy miałem. Nie, na niektórych polach działają dobrze, na niektórych działają źle, no nie? Robię teraz 14 pole, później 12 i później na wyższej tam przejadę. Na 16, tak? Nie wiem, ale jeszcze jakbyś by ci się nudziło, jakbyś nie miał co robić później, to masz ten kołowiec na to łąkę walnąć na wóz. Może zobaczymy, czy to coś daje, jak się sypnie nawozem na łąkę. Oko. Ale myślę, że coś daje. Jesteśmy naprzeciwko pływek. Nagrywamy tak na szybko, miałem nagrywać sam, ale jednak trochę powiedział ten czas, bo miałem praktycznie pracę, bo pracownik sam rozciewał nawóz, a ja bym tutaj sobie dawał radę jakoś z tymi zwierzętami, ale Piotr powiedział, że już dzisiaj zagra i z tego. Dobra, wyładuj się kilka, tak? Tak jest. Okej. Już pierwsze krówki chodzą. O kurczę, dwie czarne mam. Dwie czarne. Wow, ładny. Dobra, zrobimy jakąś miniatureczkę. Jesteśmy krówek. Z tym sejmem. Teraz tak mówię, że ten sejm ma błędy szyby, ale on u mnie nie ma błędów szyby akurat. U mnie akurat błędy szyby ma case opt. Nie wiem dlaczego. Taką dziwną teksturę ma. Idziemy do Mary's Farm. Bo ja już krówki przywiozłem, teraz owieczki przywiozłem. To będzie też na live, jak może będzie live niedługo z tej serii. Ja tak już, jak już będziemy ogarniać zwierzątka. Na zwierzątka myślę, że przywożenie pasz na przykład do świn to będzie na live'ach właśnie. Bo niestety jak widzicie, te palety lagują. Jak się wysypuje. To nie tylko mi. Nie wiem, wiem, że psowi lagują i metu lagują, nie wiem, czy Piotrkowi lagują, czy nie. O to się nie pytałem, Piotr. Lagują ci Piotrek palety? Nie. Nawet jak sypiesz? Nawet jak sypię. A kupowałeś już kiedyś tak dużo, dużo pod sklepem i tak, spałeś? Tak. No, czyli to albo nie wiem, czy, to nie wiem, czy to jest dziwne. Teraz owieczki transportujemy. 18:28, późna pora, już trzeba iść Piotrek spać. Powiem, gdzie ta droga prowadzi się, zapytam. A, ona prowadzi gdzieś tam na 30 pole, 25. Ale też do Mary's Farm, tylko wydłuższa droga do Mary's Farm by była. Niż tędy. 59 tysięcy, no, zobaczymy ile za owieczki jest. Pomyśl później, co Piotrek będzie w dalszym części sezonu. Jak i tak jak naszego wspólnego. Będziemy wozić tirami zwierzęta. Będziemy mieli po 200-300 zwierząt. Aha. Pomyśl, co będzie. To będzie masakra.
Teksańska masakra piłołańcuchową. Jeszcze dzisiaj muszę nagrać na pewno farminga 9 na wtorek, bo ja zawsze wolę to w weekend nagrywać. Wiecie, teraz na 9 przeskoczymy. Będziemy findami robić. Owca 4000 kosztuje, serio. I 10 wchodzi. Ja pierdziele, zbankrutowałem, Piotrek. Mam 49 tysięcy jeszcze na świnie. Musi wystarczyć. Piotrek, że dzisiaj mało mówi na tym odcinku. Po jestem już, że tak powiem, rozkatany. A, po nagrywaniu Buda w odcinku. Ja tak mam, tam, że... No, a co mam powiedzieć? Muszę dzisiaj modpack do 13 uploadować, film, jeszcze nagrać 9 w międzyczasie, wtedy muszę pobrać. Trochę roboty jest. No, jeszcze wyrenderować na jutro film jeden, więc teraz nagrywam. Renderowanie tam transport idzie? Idzie. Bo ja miałem 120 tysięcy, a teraz ja z owcy już mam 49 tysięcy, no nie? A jak kupisz jeszcze świnki, to... Będzie 20 pewnie, no nie? A nie 19. Ale spokojnie, soję będziemy kosić już niedługo. Ale to na razie te zwierzątka nie będę miały co do jedzenia, no nie? Przez chwilę. Znaczy owce będą i krowki miały już w następnym odcinku. Będą się nakosztowane. I będziemy zbierać wszystko samozbierająco. Będziemy tylko... Będziemy tylko kosić, zgrabiać i zbierać. Ja tu już kończę pole 12. Jeden przejazd, czy dwa przejazdy mi zostały. Na 16 pojedziesz, tak? Tak jest. Akurat właśnie wyrobił. Tam na, za, tylko, bo tam na pewno będzie tego pierwsza faza, nie będzie to... Spoko, ja weźmy sobie jeszcze naładuję sobie na wóz troszkę. Okej. Wyżem w owcach. Jeżeli trawa wykiełkowała i kukurydza wykiełkowała. Trawa jeszcze nie wykiełkowała, ale no kukurydza mogły wykiełkować. Zaraz zobacz jak tam to jadę. Nie się owieczki razu, a pomyliłem biały. Wyładuj, dobra. Otwieraj. A owieczki już ci wychodzą, też będę nam wełnię produkowały. Dreguję, że jest praktycznie o to, że mam mapę pod drugi sezon, jak jakaś fajna nie wyjdzie. O. Bo chcę zrobić sezon tak jak, że tak powiem, na zagranicznych maszynach, to znaczy na innej, na mapce, na innej mapce, nie? Jak będzie drugi sezon będzie. Tak jak, podobnie jak Titus robił, czyli na nowszych maszynach. I to albo będzie Losberg, albo będzie na tej mapie, która skawy nagrywa, albo ta druga, co wyszła wczoraj, bo tamta, co wczoraj wyszła, to jest zarąbista. Ja, tak jak ci mówiłem, ja też planuję na niej co robić sobie, nie? No. Ale to jeszcze zanim wyjdzie, zanim ja będę robił drugi sezon, to... A tu nie wszędzie skoczyła druga faza, widzę.
U mnie pokazuje, że tylko na jednym polu lekko skoczyła druga faza. Nie, no dobra, na dwóch skoczyła druga faza. To jest dziwne. Może ja włączę, wiesz co, włączyć to trzeba to jednofazowe nawożenie, no nie. Bo to... Myślę, że na sezonie to... na sezonie tak, jak się gra z kimś, to nie. Jak się nagrywa, to nie trzeba trzy razy nawozić, to nie. Tylko, że jak przed siebem nawieźć i po siebie, czyli jak wypiłkuje i to wystarczy, no nie, żeby nie robić tych odcinków z nawożenia. O, cześć! Cześć, cześć! Dobra, tutaj kukur... tutaj widzisz, a przecież maska jest tam dalej, przecież. No, tam trzeba przejechać. Tak mały major, a taki syn to się, nie? Co w to mamy mi się zamienić? Nie, nie, nie. A bo się chcesz się zamienić. Dobra. To ma, to w tym sobie jest świn. Dobra. Nie, tylko mówię, że major taki mały, a syn taki ten, nie? Tak. Czekaj, to wsiadę trochę, tak powiem, na skróty. Tak wyglądało. Tylko świnki ci zostały, no nie, tam załaduj do fula je. Fula daje fula. I myślę, Piotrek, że jednofazowe nawożenie na sezony wystarczy. No to nie ma sensu. Czyli nawożenia, praktycznie co drugim odcinku byłoby nawożenie, tak. O, już wiedziałem, że pójdzie. O, na kukurydzy nie działają ścieżki, nie działają, tylko normalnie działają akurat. Czekaj, ja tu muszę włączyć to. Tu już jest nawiezione praktycznie. Tu wymaga zaorania i 16 będzie wymagała zaorania, bo jest po kupie ścieżki. Ale fajnie, że zachód słońca wygląda. Nagrałem i Piotrek, będę miał jeszcze sprawę jedną do ciebie. No okay. Myślę, się jako. Nie? Chodzi o dziewiątkę. Aha. Już jest znalazł. Nie wiem, do ścieżki technologicznej są boskie, no nie? No. Ty w sumie z farm jesteś, tak? Tak, tak. O. No jestem już. A, te ścieżki technologiczne to piękne. Piękne są one. Kaśni? No. Nie mogę nic załatować. Bo nie masz pewnie uprawnień zaraz. Nie masz uprawnień, no nie. Czyli to tak. A bo się przeteleportujesz i kupisz mi na wyżej. Handluj z eventami. Masz? Okej. Okay. Małeś już? Tak. I świnek, no nie. Świnki, nie mam kasy, patrz, jeszcze 7000 potrzebuję. Boga, w to ja się pewnie tam jednak, wie? No, to trzymaj. 7000, tak? Zostało nam 22 tysiące, tak myślałem, że tyle zostanie. No nie, ze 20 tysięcy, no nie. To pomyśl, ile weźmy włożyli pieniędzy z biżem. Dużo. Ja nawet nie komentuję, jak ta kukurydza wygląda u Jewdona. A ona i tak pójdzie na sieczkę, więc... Będzie mniej sieczki, niestety.
Nie wiem, co wała czekasz, nikt jak będą u świnek? Ja będę kończył na ulicy, tam pojawię pick-upy, no nie? Okej. Okay. Jak tam będę to jeszcze, to ci powiem. Okej, okay. Znaczy już ostatni przejazd robię. A, to spoko. Znaczy będę robił. Przysypnąłem, więc... Nie, no, po prostu kurde ujeżdżona, jak jest, tak wygląda. I ślady są w niej, łe. No, no, zwiercać kurwa. Przynajmniej na to pole energetycznie to nie działa, trzeba Vertrago poprawić to pole energetyczne. A Piotrek, tu siedziesz? No, 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 możesz rozładować te świnki, ja tam podjadę, zobaczmy. No, no, też, tak nie, tak nieładnie wymuszać pierwszeństwa. No, ładnie. Wowę, głośno! Tak głośno. 33 na godzinę, ja. Uciśnie do tym majorem jeździ. No już nie trop, no. To mi jedzie do świnek, ja tam podjadę pick-upem, bo ci się odstawię ze kura. Odstawię ze kura. Zaraz ja tam będę się psał Piotrka, jak do pick-upa wsiądę. Nie będę chamski. To tak jeździ moja ulubiona w drogę do świnek. Cześć raz. Cześć. Jedzie Piotrek przez las. Nagle patrzy w kwaki. Ło! Nie powiem kto. Ło! 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 No comment. A zobaczysz, co zrobię. Masz się domyślać, Piotrek, co zrobię. Twoje małego Spidermana zrobię. Zrobimy Spidermana, Piotrek, okej? Okay? Po co? Tylko na to nie patrz, okej? Okay? A właśnie po starej na to nie patrz. Gaźnik Spider-Man. Spider-Man. Ło! Nie widziałeś tego, nie widziałeś tego. Dobra. Takie świnki są. Dobra, świnki są, dobra. Widzicie, na felowski tutaj... Ty, to jakiś knur zmutowany biega. Dobra, ale to mnie foto. Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj ja zajmowałem się głównie transportem. Przywiozłem krówki, owieczki, Piotrek przywiózł później świnki. Ja później posiadłem trochę nawozów za Piotrka, głównie Piotrek zajmował rozsiewaniem nawozów. No i co, w dzisiejszym odcinku dzisiaj grał ze mną Piotrek. Chcesz coś, Piotrek, powiedzieć? Dzięki za zaproszenie i do następnego odcinka lub live'a. No właśnie, to tak, myślę, że do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.